Natalia poszła do pracy. Pierwszy raz, choć męczy ją kacyk. Wczoraj wieczorem ze znajomymi za pierwszą pracę toast wypili. Teraz stoi w nowej sukience, czekasz, ktoś wskaże jej miejsce. Miesiąc temu wysłała CV, była zdziwiona, że oddzwonili. Dali jej biurko, faks i telefon, musiała ścisnąć dłoń swoim szefom. Wyładowała z torebki zdjęcia, wypowiedziała swoje zaklęcia. Od dziś jest już panią Natalią, zdziałana list ogromnej firmy. Jej dawne życie chyba przepadło, musi je oddać jak wzięte filmy. Natalia Małpa rozsądek.pl, taki jest właśnie dzisiaj e-mail. Natalia Małpa rozsądek.pl, taki jest właśnie dzisiaj e-mail. Natalia Małpa rozsądek.pl, taki jest właśnie dzisiaj e-mail. Hej, napisz do niej. Dzisiaj Natalia poszła do pracy, w torebce na szczęście mały pajacyk. Tuli go czasem, kiedy jej smutno, na monitorze netto i brutto. Na gadu gadu nie gada z nikim, chce mieć od razu dobre wyniki. Praca nie hańbi, praca nie czeka, praca jest ponoć sensem człowieka. W oparach kawy i w dymie fajek, krótkie historie z realnych bajek. Grimm i Andersen mogą się schować, ten raport trzeba pisać od nowa. W filmowym barze zastałem twarze, czy będą obce, to się okaże. Przypadek w sumie za nią je wybrał, kliknął ktoś myszką i tutaj przyszła. Natalia Małpa rozsądek.pl, taki jest właśnie dzisiaj e-mail. Natalia Małpa rozsądek.pl, taki jest właśnie dzisiaj e-mail. Natalia Małpa rozsądek.pl, taki jest właśnie dzisiaj e-mail.